Witajcie, jestem Polski X1. To jest kolejny odcinek z polskiego gospodarstwa, z gry Farming USA 2. I tak jak mówiłem, już sobie pick-upa tutaj ściągnąłem na gospodarstwo. W dzisiejszym odcinku nie wiem, co będę robił. Na pewno weźmiemy quada i pojadę zobaczyć, tam już wszystko powyrastało. I chciałbym na pewno coś tam ze sklepu od nich zamówić. No to tak no. Jeszcze nie. W sumie nie. Chciałbym na pewno zamówić takie fajne coś do tura. Wiecie chyba, o co mi chodzi. I od sąsiada może ładowarkę. O cholera. No, już jesteśmy na kładzie, tamto się teleportowałem do samochodu tego chłopa, co ostatnio od niego kupiliśmy samochód. Ale no, na pole. Przy okazji zobaczę, jak tutaj trawa narosła. Nakładem dlatego, bo dawno nim nie jeździłem. No i tak niedługo będzie sprzedawany, bo już mamy samochód. Tylko tutaj ta trawa jest taka. No rośnie już. Widać, że ten kład ma napęd naprzód. Widać, że też jest usyfiony. Dobra, to tak na teraz chciałbym na pewno header. Ten header z za domu. Nie wiem, zrobić coś z nim. I na pewno tego małego John Deere'ka, co go mieliśmy 2 odcinki. No, 2 odcinki temu. Ja bym go jakoś sprawić. Na pewno nowy traktor by się przydał. I nowy traktor będzie. No, zamówienie dzisiaj złożę. Pozbędziemy się jednego z tych naszych, co teraz jest, co teraz są. Kłada byśmy mogli umyć. Byśmy mogli, ale tego nie zrobimy, bo dzisiaj jest sporo roboty dla Ursusa. Dlaczego dla Ursusa? Dlatego, bo on ma tur. No i jedziemy. Te szyby są tak denerwujące, że aż go umyję. Ja nie wiem, nie lubię z takimi szybami jeździć. A tutaj header. Chciałbym spróbować jeszcze jakoś tak naprawić turem. Bo jeżeli to się nie uda, no tutaj w ogóle coś rośnie. Nie wiem, czy to jest moje, czy nie moje. Zobaczcie, w kabinie, poza kabiną. Gówno widzę przez te szyby. Dlatego chciałbym kupić traktor bez kabiny. No to tutaj, że tak myję. W ogóle, że tak jak w farmingu to jest zrobione 15, nie wiem jak teraz jest tych nowszych. Nie wiem, uznajmy, że już jest czysty.
Kamera w ogóle jest tak niewygodna w tej grze. Kurde, na widły się nabiłem. Zaś przypominam, że to miało być coś na wzór RP. Mogłem sobie obciążnik do tej roboty wziąć, bo się boję, że mnie przeważy. No, zaraz tutaj jeszcze kombajny podjadę. Pytaj, jak to już tu wygląda. Tak jeszcze trochę podepchnę i będzie. Tylko tutaj, to jedno miejsce. No nie. Dobra. Dobra, wiecie co? Mam lepszy pomysł. Dobra, zrobiłem magiczną sztuczkę. Tak naprawdę zresetowałem te dwie maszyny. Tak sobie myślę, że pierwszy pojazd, jakiego się pozbędziemy, to jest Zetur. Bo on jest mało używany i niepotrzebny. Zetura, nie no, Ursusa zostawię, bo on ma header. A to też header możemy z turem. Możemy sobie kupić. W ogóle dopiero teraz się ogarnąłem, że tutaj są dwie opony. Patrzcie, jakie to jest piękne. Teraz tamtą przyczepkę, nakłada na to header. Sobie po prostu podłączę do traktora i to wywiozę na jakiś czas gdzieś. Tylko teraz pytanie, czy się tędy nie zmieszczę. To jest chyba zrobione do takich większych maszyn. Tutaj sobie w tej bramie teraz nawrócę. Jakby to było takie prawdziwe życie. No to chyba ten kombajn już by tak pięknie nie wyglądał. Dobra, zabieramy tego Zetora, bo on już w garażu nie będzie stał, bo mi jest niepotrzebny. Już go nie będę używał. Tylko nie wiem, gdzie ja go mogę sprzedać.
Pamiętacie, że ja się starałam, żeby to było takie prawdziwe życie, nie? Kurde! Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać na nagraniu. Kurde! No nigdy mi chyba nie wyjdzie, że ten odcinek, kurde, jeszcze szkapki dostałem. Witam! No trochę tam przeszłem już, żeby się napić. Zatorka już sobie załaduję, żeby mi tu miejsca nie zaśmiecał. Tylko to jest trudne. No, dla mnie to jest trudne trafić w kolejni. Mam pomysł. On już tak sobie stoi. Myślę, że trzeba mu pomóc jednak. O kurde. Dobra, tu już bierzemy obciążnik. Tylko on chyba tutaj był. Chyba będę mógł później jakoś jeszcze podczepić obciążnik na przód, to w innych traktorach. No teraz już możemy tego zatora podnosić. Chyba raczej on nas podniesie, ale... Kisty. No bo ja tu ten nart płynie. No cały odcinek będę się męczył z zatorem. A tutaj. Kurde, czyli trzeba go podnosić. Nie, no ja go nie podniosę. Za Chiny. Dobra, wiecie co? Użyję magii. Użyłem magii i zresetowałem go. No coś tu strzelać zaczęło nawet u mnie. Mam pomysł, tak to zrobię. Ja przepraszam, jakbym siedział cicho, ale no, skupiam się na tym, co robię. Wjechał. Wjeżdżę. No kurde, zło mi. Dobra, teraz jedziemy go umyć.
Naprawdę. Dobra, to już tam w sklepie go ściągniemy. Dobra, widzimy się na miejscu. Dobra, witam was już w sklepie. Tutaj widzę, że już jakieś nowe nabytki zostały kupione przez nich. I chwila, bo najpierw by się przydało umyć tego zatorka. Nie wiem, ja za dużo już problemów miałem z tym zatorem, żeby go w ogóle załadować. Jeszcze się wtupiliśmy do rowu. Dlatego mi tego zatora jest nie szkoda. Chociaż ja bym wolał go zostawić. O nie, składamy zamówienie na nowy traktor. Zapomniałem, że muszę go najpierw odbezpieczyć. My to nawet tutaj wężem ogrodowym myjemy to. No to jest taki bardzo brudny niebo, bo on mało robi w polu. Tak myślałem sobie, żeby żądira kupić, ale nie, nie stać mnie. No bo wiecie, tak realistyki trochę. Z tym, że to jest gra. Ej, mam pomysł. Znaczy, zatorek i tak już idzie na sprzedaż, to mam pomysł taki. Ja chciałem nie normalnie zjechać. Ale nie. Nie jadę. Tylko żeby nie przeważyło tego rondera. Taką maszyną by się robiło u nas na polu. Już to jest kurde równe z zatorem. Tylko że tutaj na tym. O kurde. Dobra, to teraz sobie tak wyjdziemy od zatora. Spokojnie, on zaraz tutaj spadnie. Tutaj profesjonalista jest na robocie. Profesjonalista oczywiście do zwalania rzeczy. Dobra. Chyba teraz już mogę ruszyć i spadnie. A, saving. Dobra, już jesteśmy po sejwie. Dobra, zator spadł. Teraz go podniosę. Zaraz też zobaczymy, co oni tam nakupili do tego sklepu. Ileż to waży? Dobra, nie podnoszę. Dobra, zatorek dobrze służył. Teraz innemu posłuży. Nie wiem, tu go zaparkuję. Do tego. Co to kurde jest teraz, powiedz tam. John Deere. No na zimę już przygotowani. Mogę wejść. No. To już patrzcie, to jakie to jest fajne, nie? Odśnieżali. Będą mi odśnieżali drogę, dobrze. Nie będę musiał pług kupować. No i tak ładowarka by mi się przydała.
Znaczy, jeszcze mi się nie przyda. Nie mam żadnych krów ani nic. Dobra. To ja tutaj szybkie zamówienie składam. Dobra, następny odcinek dojedzie do nas nowy nabytek. John Deere odstawiamy i kończy ten odcinek. Tylko trzeba go ładnie postawić. Tak ładnie, że po prostu tutaj go rzucę. Dobra, to ja już was na dzisiaj żegnam. Cześć.